Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w zespole Buka Medulskim na Wzgórzu Figielskim w Figielskim Parku Narodowym. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj z przyczyny przepięknej. Otóż w tym roku świętujemy 35-lecie powołania do życia Figielskiego Parku Narodowego. To właśnie na Półwyspie Figielskim pojawiały się myśli dawno, dawno temu, ażeby ten skrawek naszej przepięknej ziemi objąć ochroną bardzo skuteczną, bardzo trwałą, powiedziałbym. Także te mury słyszały bardzo wiele głosów, troski, zatroskania, ale nie byłoby tych murów, gdyby nie pewne osoby, które po II wojnie światowej przyczyniły się, ażeby klasztor wigielski, cały zespół pokamedulski był odbudowany. Pozwólcie Państwo, że w imieniu swoim współorganizatora, czyli Suwalsko-Augustowskiego Towarzystwa Naukowego, pana doktora Macieja Ambroziewicza, przywitam naszych dzisiejszych gości. Serdecznie witam panią Alicję Lutostańską. Pani Alicja jest osobą mieszkającą na stałe w Warszawie, z Warszawą związaną. Natomiast korzenie pani Alicji, no i serce jest tutaj też nad Wigrami, jest na Suwalszczyźnie. Ale o tym wszystkim usłyszymy, jak bardzo ścisłe i trwałe są te związki i jak głęboko w sercu ta Suwalszczyzna, jej przyroda, pani Alicji znalazła swoje miejsce. Drugą osobą, którą dzisiaj mamy zaszczyt gościć, jest pan Tadeusz Lispicki. Pan Tadeusz, podobnie jak pani Alicja, na co dzień mieszka w Warszawie, ale korzenie pana Tadeusza sięgają właśnie Parku Narodowego, miejscowości Leszczewo. Pan Tadeusz zagłębił się w historię swojej rodziny i wszystko, co udało mu się utrwalić, odnaleźć, zostało opisane w książce Niech nasz krąg trwa, Lispiccy z nad Wigier. Także dzisiaj również opowieści pana Tadeusza będziemy mieli okazję wysłuchać. Proszę Państwa, przybyliście bardzo licznie i to niezmiernie nas cieszy, pomimo tego, że sobota, dzień wolny, ale wydarzenie jest, jak już powiedziałem, nietuzinkowe. Pozwólcie Państwo, że przywitam osoby, które do nas dzisiaj dotarły, a zacznę od samorządowców, bo jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych, w związku z tym warto również te osoby wspomnieć i pogratulować. Cieszymy się niezmiernie, że jest z nami wójt gminy, czy jest wójt gminy Suwałki. Nie ma, ale zapowiadał swoją obecność, być może dotrze. Witamy wójta gminy Bakałażewo, pana Tomasza Naruszewicza. Byłego i obecnego oczywiście gratulujemy. Pan Tomasz jest historykiem, jest osobą, która utrwala historię Suwalszczyzny, że jest nam niezmiernie miło, że jest pan z nami. Witam bardzo serdecznie, skoro już jesteśmy przy samorządowcach, również samorządowcach elektach, pana doktora Pawła Owsianego, który z dalekiej Wielkopolski do nas przybył. Wiem, że wędrował całą noc, ażeby tutaj być. Pan Paweł jest naukowcem, zakochany w Suwalszczyźnie i również radny elekt sejmiku województwa wielkopolskiego. Gratulujemy. Proszę Państwa, dotarł burmistrz Sejm, pan Nawalski. Witamy serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przywitać pana dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach, pana Jerzego Wierzego-Brzozowskiego. Witam pana Andrzeja Matusiewicza, wiceprezesa towarzystwa. Witam pana Spłodowskiego. Cieszymy się pracownika muzeum, również członka niezwykle aktywnego stowarzyszenia. Autora wielu pozycji, podobnie zresztą jak i wcześniej wymieniony pan Matusiewicz. Proszę Państwa, witam pana Owsiejewa, pana Pawła Owsiejewa. Tak?
wszelkie działania związane z zachowaniem kultury, przyrody, wielu innych inicjatyw. Witam towarzystwo, Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w osobach pani prezes, pani Joanny Hoffmann-Delbert, a także pana Krzysztofa Michalskiego. Pani Alicja Lutosnacka jest członkiem honorowym tego stowarzyszenia. Proszę Państwa, są z nami władze Archiwum Państwowego w Suwałkach. Witam serdecznie pana Sławomira Filipowicza, a także pana Tadeusza Radziwonowicza, który jest z nami. Byłego dyrektora archiwum. Proszę Państwa, witam wszystkich. Tak, proszę bardzo. Czy zapomniałem kochać wśród nas kolega Stanisław Głowacz, dyrektora zarządu koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego? Panie Stanisławie, witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, witam osoby, czy jakąś podpowiedź, kogo jeszcze powinniśmy z imienia i nazwiska. Wszystkich, których warto przywitać, których może pominęliśmy, ale tym bardziej gorąco witamy, cieszymy się, że jesteście Państwo. Witam mieszkańców okolic nadwigielskich, witam także pracowników Parku Narodowego, zastępców dyrektorów, byłych dyrektorów, wszystkich serdecznie bardzo witam. I cóż, witam media oczywiście, niebywałe Suwałki i telewizja TVS. Całe wydarzenie dzisiejsze będzie również utrwalane na naszych parkowych nośnikach. Także będziecie Państwo mogli jeszcze wrócić do tego spotkania. Cóż możemy powiedzieć? Po oficjalnym przywitaniu, czyli po wypełnieniu pierwszego oficjalnego punktu, rozpoczynamy spotkanie. I następnym punktem będzie prezentacja rocznika augustowsko-suwalskiego, której dokona pan dyrektor muzeum, pan Jerzy Brzozowski. Zapraszam. Jerzy, ja myślę, że mówię na tyle głośno, że mikrofon nie będzie śpiewał. Ale dzięki temu będę miał wolne ręce. Szanowni Państwo, koledzy prezesi powierzyli mi dzisiaj bardzo trudną funkcję. Ze względu na to, że dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem takim wielopunktowym, nie tradycyjną promocją rocznika, która odbywa się od 22-23 lat co roku, więc przeznaczono na ten punkt pod tytułem promocja rocznika tak kwadrans do 20 minut. Czyli tak naprawdę nie za wiele się da powiedzieć. Po wymienieniu, po przeczytaniu rozdziałów poszczególnych artykułów czas się pewnie zakończy, ale postaram się, żeby do każdego z nich jeszcze kilka zdań dopowiedzieć, bo rzeczywiście tom 23 jest wypełniony niezwykle ważnymi, cennymi, nowatorskimi tekstami. Ale zanim do tego przejdę, to była też taka prośba od pana prezesa Lambrzewicza, żeby przeczytać listę płac, czyli to jest żart, ale czyli wszystkich funkcyjnych, wszystkich tych, dzięki którym rocznik się ukazał, i listę płatników, czyli listę naszych sponsorów. Więc przypomnę, większość Państwa to wie, ale przypomnę, że redaktorem naczelnym jest pan Andrzej Matusiewicz. Recenzentem tego tomu jest doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz. Oprezentowanie redakcyjne wykonali pani Dorota i Krzysztof Spodowscy. Korektę pani Jolanta Kubrak. Tłumaczenia na język angielski Paulina Bajer-Giełażys. Współwydawcami od wielu lat jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Archiwum Państwowe w Suwałkach. Natomiast publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej Miasta Suwałki, Województwa Podlaskiego, Starostwa Powiatowego w Augustowie, Starostwa Powiatowego w Suwałkach,
Urzędu Gminy w Suwałkach, spółki Malow, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak już słyszeliśmy, mamy tego, mamy pana prezesa Owsiejewa na sali i pani Alicji Lutostańskiej. Także to jeszcze kolejna zasługa pani Alicji w tej długiej liście zasług, która się wiąże z Suwalszczyzną. Szanowni Państwo, spis treści, czy też zawartość tego tomu zawiera tradycyjne rozdziały, które od lat się ukształtowały przy publikacjach w roczniku augustowsko-suwalskim, czyli artykuły i studia, jest ich 4, komunikaty, jest ich kolejne 4, materiały, 2 artykuły, biogramy, 1, recenzje i omówienia, 2, potem jeszcze listy w redakcji i wspomnienia, 3 teksty i noty autora, kronika, tradycyjna kronika coroczna 3 współwydawców i Skorowice. Tematyka tego tomu oscyluje w głównej części wokół 3 tematów. Pierwszy z nich to jest Obława Augustowska szeroko rozumiana. Drugi to Sejmy i historia Sejm. I trzeci to jest osoba Karola Przostowskiego i rzeczy związane z tą Fundacją Sztabińską i z postacią Karola Przostowskiego. Oczywiście są teksty z innych tematów z reguły pojedynczej. I teraz szybko patrząc na zegarek. Pierwszy tekst w artykułach i studiach to tekst pani Barbary Bojarzyn-Gazberu po obławie cierpienia rodzin ofiar obławy augustowskiej na podstawie audycji dokumentalnych Alicji Maciejowskiej, przyczynek do analizy. I tutaj pozwolę sobie przeczytać podtytuł tego tekstu, bo jest bardzo znaczący w kontekście całego wydarzenia, jakim była obława augustowska, a mianowicie jest to cytat kapitana sowieckiego z lipca, wypowiedzi kapitana sowieckiego z lipca 1945 roku skierowanego do jednej z bohaterek audycji Alicji Maciejowskiej, do pani Stanisławy Bujnowskiej, której mąż został zabrany w obławie i ten cytat brzmi: dla ciebie wojna się może jeszcze zacząć. Myślę, że to jest naprawdę bardzo znaczące w kontekście tego, co się wydarzyło w lipcu 1945 roku na terenie szeroko rozumianej Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej, ponieważ to rzeczywiście było coś, co trudno objąć normalnym rozumieniem, kiedy kończy się wojna, podpisane są traktaty pokojowe, a okazuje się, że ta wojna tu trwa i dla wielu jest to początek wojny, a nie koniec wojny. Tekst omawia, przedmiotem tego tekstu są 4 audycje pani Alicji Maciejowskiej z lat 89-92, której bohaterkami są głównie kobiety, 8 żon, które w obławie straciły mężów. I to są rozmowy z nimi, to są ich wspomnienia, to są ich, bo rozmawiamy o tych latach, kiedy tak naprawdę temat zaczął być odkrywany dla szerszej publiczności, bo rodziny żyły tym od samego początku i żyją do dzisiaj. Natomiast ten temat o tym się zaczęło głośno mówić po odkryciu tych słynnych grobów w Puszczy Augustowskiej pod Libami, kiedy jakby wiadomość się rozlała i nie można było już jej zatrzymać, ale to się też nałożyło z tym wszystkim, co się działo w naszym kraju. W związku z tym jest to rzeczywiście bardzo ciekawa, bo jest to jakaś fragmentaryczna obserwacja, fragmentaryczne źródła do obławy. Jak wiemy, autorka tego tekstu, pani Bojarzyn-Gazberu, wspólnie z panem Tadeuszem Radziwowiczem przed kilku laty wydali też taką dużą pozycję dotyczącą obławy augustowskiej. I tutaj jeszcze zacytuję jedno zdanie z tego tekstu, mówiące o rodzinach ofiar obławy. Przez kilkadziesiąt lat żyli jako rodziny bandytów. To też warto pamiętać, bo często o tym zapominamy, że ta rzeczywistość tych ludzi była zupełnie inna niż to, co już teraz z dzisiejszego punktu widzenia możemy na ten temat powiedzieć. Kolejny tekst to tekst obecnego na sali pana doktora Łukasza Faszczy, Historia domu Turka w Augustowie. I
Polski zaczyna się zdaniem: kamienica znajdująca się przy ulicy 3 Maja w Augustowie, tak zwany Dom Turka, jest jednym z ciekawszych obiektów w mieście. I jest to, proszę Państwa, prawda rzeczywiście. Autor pokazuje historię tego domu w zasadzie od prehistorii, ponieważ zaczyna od wyników badań archeologicznych, które w ostatnich latach tam miały miejsce w tej okolicy, w sąsiedztwie domu Turka. Przekazuje informacje, co działo się w tym miejscu przed zbudowaniem tego domu i tak naprawdę pokazuje historię domu Turka na przestrzeni od powstania, czyli przełom XIX i XX wieku, bo powstanie tego domu jest datowane na rok 1900. I potem całą historię, oczywiście omawia ten rozdział, czy ten fragment, skąd się wzięła nazwa. Nazwa pochodzi od tureckiego emigranta Kiajmila Takosza, co do którego pochodzenia tutaj, jak wynika z tekstu, są wątpliwości, ponieważ jedne źródła mówią, że pochodzi z Turcji, drugie mówią, że był Bośniakiem i w niektórych źródłach właśnie, że był z rodów cukierników pochodzących z Bałkan, no ale to dzięki temu, że miał swoją cukiernię w tym domu, do dzisiaj ta nazwa przetrwała i istnieje. Natomiast cała historia tego domu to rzecz niesamowita, ponieważ najpierw mieszkanie, bo fundatorami czy właścicielami byli żydowscy mieszkańcy Augustowa. W okresie okupacji sowieckiej miała tam siedzibę NKWD, potem był hotel dla żołnierzy niemieckich w czasach niemieckich, a po wojnie Powiatowy Urząd Spraw Wewnętrznych, tam właśnie to a propos, to się w ten sposób, ta tematyka wiąże z Obławą, ponieważ tam właśnie przetrzymywano aresztowanych w czasie Obławy Augustowskiej. Potem przyszły czasy milicji obywatelskiej, Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, aż w efekcie trafiło to do zarządu powiatu augustowskiego i w ostatnim czasie stało się to miejsce siedzibą Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego i Muzeum Obławy Augustowskiej. Warto też pamiętać, że jednym z właścicieli z rodów, którzy byli właścicielami tego domu, byli Rechtmanowie, bo ich będzie dotyczyło i prób odzyskania przez nich tego domu będzie dotyczył jeden z kolejnych tekstów. Kolejny duży tekst pana Tadeusza Radziwowicza o rezultatach obławy augustowskiej w świetle sowieckich źródeł, czy generał Abakumow napisał prawdę. Są to materiały, jak rozmawiałem z Tadeuszem przez ostatnie lata, on był strasznie podniecony tymi materiałami, bo mówi, że rzeczywiście potężna partia fantastycznych źródeł do poznania każdego dnia ruchów wojsk rosyjskich, to co było robione, raporty i tak dalej. Także rzeczywiście wzbogaca ten tekst naszą wiedzę o obławie augustowskiej, a materiały pochodzą z zasobów opublikowanych w internecie, zasobów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i są to materiały wytworzone przez jednostki Armii Czerwonej różnego szczebla, które uczestniczyły w obławie augustowskiej. Koniec tego tekstu to jest taka tabela, gdzie są zestawione dane z różnych źródeł rosyjskich, które jak widać niekoniecznie się zgadzają, ale tłumaczy to autor tym, że ta często zmieniająca się, czy być może zafałszowana statystyka wynika z rywalizacji między SMERSZ-em, czyli ze strukturami NKWD i NKGB. Także to część tych danych była w jakiś sposób wytwarzana też pod kątem różnych potrzeb. Aczkolwiek no, są to też twarde dane liczbowe, które wynikają z dokumentu. Przechodzimy do tego drugiego tematu, czyli tematu sejneńskiego. I tutaj mamy tekst pana Marka Sidora, przygotowania do utworzenia męskiej szkoły rolniczej w Sejnach w okresie międzywojennym. I pan Tadeusz, i pan Marek są na sali, także
mówię o tym wszystkim trochę z tremą, ale na szczęście w trzech zdaniach niewiele można zrobić, więc myślę, że jakieś z tego wybrnę. I tekst mówi o próbie utworzenia rolniczej placówki oświatowej w Sejnach po odzyskaniu niepodległości w roku 18, a de facto zaczęło się to od uchwały sejmowej w roku 20 i o działaniach powiatu sejnejskiego i sejmiku powiatowego w kierunku utworzenia tej szkoły. Nieszczęście polegało na tym, że jeśli dobrze pamiętam, to w roku 23 ten powiat został zlikwidowany, więc ten ośrodek... A przepraszam, tak, bo data, która była przed, natomiast tak, 25. 25 powiat został zlikwidowany, więc ten ośrodek, który dążył do powstania tej szkoły, przestał istnieć i w efekcie w roku 27 cała sprawa, cały proces został zahamowany i szkoła nie powstała. Kolejny już komunikat tym razem pana doktora Tomasza Naruszewicza, który jak już zostało powiedziane, też jest dzisiaj z nami, to nieznane dominikańskie pieczęcie z herbami miasteczka Sejny i konwentu. Jest to fragment badań sfragistycznych. Autor rozprawia się z tekstem opublikowanym wcześniej przez jednego z białoruskich badaczy, który mówi, że w herbie Sejm znajdowała się postać świętego Jerzego i tłumaczy, jak to było, że to była pieczęć dominikańska, a nie pieczęć miejska. Natomiast z przełomowym dociekaniach nad herbem Suwałk jest jeden z zapisów nieznanego dotychczas dokumentu asekuracyjnego księży dominikanów sejneńskich obywatelom, tak chrześcijanom, jak i Żydom miasta Sejm wydanego. I tutaj dowiadujemy się, że w miasteczko Sejny w roku 1639 otrzymało dominikanów z przeorem Pawłem Ruszelem na czele pieczęć miejsko z wizerunkiem pieska z pochodnią nad głową którego umieszczono trzy gwiazdki. Jest tu też ilustracja tej pieczęci, taka schematyczna, więc wiemy. I konkluzją tego tekstu, że jest zdanie, że kolejne ustalenia mogą przynieść kompleksowe kwerendy w archiwach m.in. w Mińsku, Wilnie, Moskwie czy Sankt Petersburgu. Z wymienionych miejscowości dostępna aktualnie jest tylko jedna, czyli Wilno. Tak mi się ta historia ułożyła, ale wszyscy jesteśmy optymistami i wierzymy, że to jest tylko stan przejściowy. Kolejny tekst, również pana doktora Tomasza Naruszewicza, Prawa i obowiązki mieszczan Sejmu z chyłku XVIII wieku, trochę w kontekście publikacji, która ukazała się w roku ubiegłym, w zasadzie to na przełomie poprzedniego i ubiegłego roku, wydanym przez, Andrzej, przypomnij, Stowarzyszenie, Towarzystwo Przyjaciół Sejmu. Książki Andrzeja Matusiewicza, Sejmy, fakty, mity i zapomnienia. Tutaj nieskromnie powiem, że prapremiera tej książki miała miejsce w Muzeum Okręgowym w Suwałkach 26 stycznia ubiegłego roku, z czego się bardzo cieszę. I książka otworzyła jakby nowy rozdział badań nad historią Sejmu. Okazało się, że wiele mitów zostało obalonych, wiele faktów nowych się pojawiło. I w kontekście tego też pan dr Tomasz Naruszewicz dotarł do dokumentu opracowanego przez dominikanów sejneńskich i nadane miastu Sejny, który określał funkcjonowanie miasteczka. Powstał gdzieś tam, nie gdzieś tam, przepraszam, w 1788 roku i zaraz gdzieś tam, tak, o właśnie, wspomniany 40-paragrafowy przywilej w boku przewielebny książę Wincenty
Korsak, świętej doktor, tak, w imieniu pozostałych dominikanów przekazał 17 września 1789 roku w Grodnie Janowi Puchłowskiego, mu przysięgłemu grodzkiego powiatu grodzieńskiego. I zakonnicy zapewnili nim, obywatelom naszym miasta Sejnów, tak chrześcijanom, jak i też Żydom, samorząd miejski i gwarancję praw wszystkim mieszczanom, nie tylko katolikom. To tak a propos kamyczek do dyskusji na temat swobód wyznaniowych, religijnych i mniejszości narodowych w naszym kraju, historii naszego kraju. Kolejny komunikat, tematycznie nieco odbiegający, aczkolwiek też historyczny, to autorstwa pana Pawła Owsianego, którego też dzisiaj gościmy. Niezwykle ciekawy, dla mnie przynajmniej odkrywający wiele nowych informacji, tekst Stacja hydrobiologiczna w Wigrach 1920-1939. Refleksje nad jej osiągnięciami i znaczeniem dla rozwoju hydrobiologii w Polsce. I tu to, co nie wszyscy wiemy, historycy to wiedzą, natomiast i pracownicy parku też to wiedzą, natomiast my cywile niekoniecznie, że jak ważną rolę w powstaniu stacji hydrologicznej w Wigrach mieli Sumaczani. W zarządzie Towarzystwa Naukowego, przepraszam, w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Męckiego, które powstało z inicjatywy trzech profesorów, profesora Kazimierza Białaszewicza, Romualda Minkiewicza i Edwarda Flatała, dwóch, czyli Białaszewicz i Minkiewicz, to byli Sumaczani. I to dzięki ich inicjatywie akurat w Wigrach ulokowano tą stację badawczą, która była rzeczywiście tak nowatorska, jeśli chodzi o tą dyscyplinę nauki, że trudno znaleźć inną. Zresztą profesor Minkiewicz był pierwszym jej dyrektorem. Zaraz potem zaprosił tu Alfreda Lipińskiego, który przejął po nim prowadzenie tej stacji. I zacytuję tylko, jednym z najważniejszych dokonań stacji kierowanej przez Alfreda Lipińskiego były wieloaspektowe badania środowiska jeziorskiego. I wszystko, co się pod tym wiąże. Ciekawe, co znalazłem w tym tekście i o czym też nie wszyscy wiemy, że w tej stacji odbywały się 2-3-tygodniowe letnie kursy limnologiczne, na które przyjeżdżało jednorazowo od 15 do 25 asystentów. I obok jest lista wybitnych profesorów, jeżeli dobrze pamiętam, 9, którzy tworzyli te wszystkie nauki związane z wodą i z czym badaniami zajmowała się stacja Wigra, a którzy rzeczywiście byli najważniejszymi naukowcami w okresie międzywojennym w naszym kraju. Także przez Wigry, przez klasztor Wigiet, przepraszam, przez ośrodek ten doktora Lipińskiego przewinęły się tuzy nauki polskiej. I to, o co warto też przy tej okazji powiedzieć, że obecnie staraniem Wigierskiego Parku Narodowego Wigierski Park Narodowy stara się przywrócić te szkolnictwo, te kursy, tą wiedzę, zapraszając tutaj naukowców. Tak jest i pod kierunkiem pana Pawła Owsianego. Także to jest niezwykła inicjatywa nawiązująca do korzeni, do tych pierwszych historii. Kolejny komunikat pana Jarosława Schabieńskiego. Próby odzyskania przez Leona Rechtmana nieruchomości w Augustowie w latach 60. i 70. w świetle materiałów SB. Znowu wracamy do historii Obławy Augustowskiej, do historii Domu Turka, przede wszystkim jednych z właścicieli Domu Turka, którzy w okresie powojennym, mieszkając za granicą, przyjeżdżali często z narażeniem, z problemem ze zdobyciem wiz polskich i tak dalej, i próbowali odzyskać ten dom, niestety nieskutecznie. Czas mi się powoli kończy, więc muszę przyspieszać, przepraszam. Kolejny tekst już w rozdziale materiału, pan Tadeusz Adzikonowicz, statut Fundacji Sztabińskiej, świętej pamięci
Karola hrabiego Brzostowskiego. Jest to, znowu zacytuję jedno zdanie, na mocy sporządzonego w 1853 roku testamentu właściciela Dowcisów hrabiego Brzostowskiego powstała instytucja rolniczo-fabryczna Sztadnin, czyli Krasnybor Fundacji Świętej Pamięci Karola Brzostowskiego, określana jako Fundacja Sztadnińska hrabiego Karola Brzostowskiego lub instytucja rolno-fabryczna sztadnińska. I tekst zawiera historię tej instytucji i jednocześnie opublikowany w roku 1929 statut. Niezwykły, proponuję Państwu lekturę tego statutu, bo wiele się można z dzisiejszego punktu widzenia z tego tekstu nauczyć. Ja zacytuję tylko fragment paragrafu 35, który mnie bardzo zainteresował z punktu widzenia, no jestem przedstawicielem pracodawcy, czy pracodawcą, nie? I tu jest zapis taki. Każdy pracownik, który bez przerwy przesłużył nienagannie w fundacji lat 15, uważany jest za zasłużonego i nie powinien być z żadnych powodów zwolniony. Zasłużeni pracownicy, którzy służą w fundacji, stali się niezdolni do pracy, o ile nie posiadają własnych środków utrzymania, względnie o ile nie są uprawnieni do pobierania zaopatrzenia z funduszy instytucji ubezpieczeń społecznych w wysokości zabezpieczającej byt, pozostają na utrzymaniu fundacji na zasadach każdorazowo określanych przez administratora fundacji. No, życzę wszystkim pracownikom dzisiejszym, żeby mieli takie zapisy w swoich umowach o pracy. Kolejny w serii materiały to jest tekst pana Mateusza Ułanowicza. Nie wiem, czy pan Mateusz jest dzisiaj z nami, chyba nie. Nieznana korespondencja autorstwa hrabiego Brzostowskiego przechowana w gazetach uniwersyteckich w Wilnie. Pan Mateusz Ułanowicz jako doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Białymstoku był na początku 2023 roku na stażu naukowym na Uniwersytecie Wileńskim, czyli tekst, że tak powiem, jest bardzo świeżej daty. Gratuluję panu redaktorowi naczelnemu, że tak szybko zdołał go wydobyć i doprowadzić do jego publikacji. I są to dwa listy hrabiego Karola Brzostowskiego do księcia Adolfa Stefana Giedroycia. Jeden jest z 24 czerwca 1844 roku, a drugi jest datowany jakby podwójnie, ale z tego samego okresu, które znowu wzbogacają taką wyrywkową wiedzę o historii i właściciela dóbr sztabińskich i tego, co się w tych dobrach sztabińskich działo. Dochodzimy do kolejnego rozdziału naszego rocznika, czyli biogramy, tym razem biogram 1 autorstwa Krzysztofa Skłodowskiego, Edmund Łada Bardowski, czyli Edmundas Bardauskas, nieznany walendrot powstania sejeńskiego. Akurat traf chciał szczęśliwy, że wczoraj z Krzysztofem spędziłem kilka godzin w samochodzie, bo jeździliśmy pod Warszawę na pogrzeb kolegi, także dość szczegółowo mi opowiedział tą historię, ale jednocześnie zdążyłem ją przeczytać. No rzeczywiście niesamowita postać, inaczej postrzegana przez Polaków, inaczej postrzegana przez Litwinów. I nie bez znaczenia jest to słowo walenrod tutaj, bo rzeczywiście jako żołnierz, oficer litewski przepuścił polskie siły POW do Sejmu, które zdążały na powstanie, a jednocześnie potem trzeba było sfingować jego śmierć, żeby Litwini nie mścili się na nim i na jego rodzinie. Wyjechał, został oficerem Wojska Polskiego, ale już nie tutaj. Zresztą koniec był też dramatyczny, bo ostatecznie popełnił samobójstwo, także taka dramatyczna, ale bardzo ważna postać dla tej historii Suwalszczyzny, dla tego wszystkiego, co się tu działo w roku 20, roku 19. Dwie recenzje, jedna to autorstwa Jacka Łozińskiego, który też jest z nami dzisiaj, także autorów mamy wyjątkowo dużo na sali. Recenzja książki Grzegorza Sado, Leśnictwo i Leśnicy Puszczy Augustowskiej na przestrzeni wieków, wydany przez Nadleśnictwo Głęboki Brud. Tu zacytuję jedno zdanie, bo czasu mamy niewiele. W mojej ocenie książka Leśnictwo i Leśnicy Puszczy Augustowskiej jest pozycją bardzo wartościową.
recenzja jest pióra profesora Adama Czesława Dobrońskiego, dobrego ducha naszego towarzystwa od wielu lat, promującego nas, współpracującego zresztą nie tylko z towarzystwem, ale z wieloma instytucjami w Suwałkach, także z prowadzonym przeze mnie Muzeum Okręgowym. Pan profesor od wielu lat jest członkiem naszej Rady Muzeum. I tutaj oczywiście, tak jak każda recenzja zawiera omówienie, zawiera pochwały, ale wszyscy znamy na tyle pana profesora Dobrońskiego, że zawsze, zresztą to jest podobno przywilej recenzenta, że zawsze szuka tego, czego nie było i też wymienia kilka dziedzin, czy kilka różnych dyscyplin wiedzy, co do której są pewne braki, ale wielokrotnie rozmawiałem z Andrzejem na temat tej książki. Ta książka to jest tylko preludium, coś, co powstało po drodze do czegoś wielkiego, co pewnie powstanie w najbliższym czasie. Także stąd też nie o wszystkim był czas i możliwość napisać. I trzy krótkie w ramach listów do redakcji wspomnień, trzy krótkie teksty. Pierwszy pani Małgorzaty Mikos, augustowianki, która jest wnuczką siostry generała Urbanowicza, a pisze wspomnienie o Witoldzie Urbanowiczu. No, postać niezwykła, bohater kilku narodów. I ona tutaj pisze z takiego punktu widzenia tej wnuczki, ciotecznej wnuczki i tego wszystkiego, co się wiązało z ich świadomością, z ich wiedzą o generale Urbanowiczu. Znowu zacytuję, bo to ciekawe, Witold Urbanowicz w mojej pamięci pozostaje nie tylko jako wielki bohater, legendarny pilot, dowódca dywizjonu 303. Zapamiętam go jako ciepłego i serdecznego człowieka, mądrego, życzliwego, bardzo rodzinnego i otwartego na innych, prawego i głęboko wierzącego. Kolejny tekst z tych krótkich to jest powstaniec Karol Kamiński, Sejm i losy jego rodziny. I to o tyle ciekawe, że tekst dotyczy jednego z artykułów, który był publikowany w naszym roczniku w roku 2002, czyli w jednym z pierwszych, czy nie w pierwszym. No. Tekst Jarosława Szlaszyńskiego o powstaniu styczniowym na Augustowszczyźnie i autor, pan Daniel Paczkowski, dokłada nam wiedzy na temat powstańca Karola Kamińskiego, Sejm, losów jego rodziny, bo jak się okazało, na zlecenie rodziny prowadził badania losów tej rodziny za granicami w dużej części, ponieważ rodzina ostatecznie w większości mieszkała po wojnie w Ameryce Południowej. I kolejny tekst wspomnieniowy, Michał Wykowski, syn pana Myszczyńskiego z lata od 1987, wspomnienie. I to tekst właśnie dotyczący odkrycia tych grobów, które najpierw wzbudziły wielką sensację i były uważane, że być może są to groby ofiar obławy augustowskiej, ale w efekcie po badaniach okazało się, że były grobami żołnierzy Wehrmachtu. I opowiadanie o człowieku, który cały czas gdzieś tam myślał, nawet śnił o tym i okazało się, że niestety jeszcze trochę za wcześnie. I tutaj biogramy, noty o autorach i kronika Ogólnopolskiego Towarzystwa Naukowego za rok 22, kronika Archiwum Państwowego i kronika Muzeum Okręgowego w Suwałkach. To tu przynajmniej mogę się przyznać, że też jestem jakimś autorem, bo to od wielu lat albo wspólnie z panią Celiną, która tam siedzi przy książkach, albo sam te kroniki przygotowujemy. I tutaj zwracam uwagę już w przedostatnim zdaniu, a mianowicie one są bardzo ważne, bo tak naprawdę, owszem, każda z naszych instytucji pisze tak zwane sprawozdania, które gdzieś tam trafiają do pana Sławka, do archiwum i potem po iluś latach zajmując się tym je studiować, ale dzięki temu to wszystko, co my robimy przez cały rok, a to jest naprawdę bardzo bogata działalność, dociera też do czytelników rocznika, których krąg może nie jest bardzo szeroki, ale bardzo ważny, bo rzeczywiście czytelnikami rocznika są ci ludzie, którzy interesują
Dziękuję pięknie panu dyrektorowi Brzozowskiemu i oczywiście współwydawcy naszego rocznika. Proszę państwa, przyszło mi w udziale powitanie jeszcze dwóch osób. Przede wszystkim prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych pana Henryka Kudele, Stowarzyszenia nad Czarną Chęcią. A także panią Anetę Ridulis, która współpracuje z wieloma stowarzyszeniami. Pani reprezentuje miasto Sejm. Proszę państwa, w tym miejscu akurat, gdzie jesteśmy, pamiętam, że widziałem to miejsce jako małe dziecko, to już było kilkadziesiąt lat temu ładnych. Tutaj były ruiny. Ruiny, tutaj pamiętam, że jeszcze jakiś przewodnik wskazywał, że tutaj był jakiś duży budynek, były jakieś strzępy murów oporowych. Trwały jakieś prace. Ja nie byłem świadom jeszcze, o co dokładnie chodzi. Pamiętam też, kiedy ten klasztor był odbudowywany. Jestem żeglarzem, tutaj wychowanym niedaleko. W związku z tym widziałem, jak to powstawało. Nawet miałem okazję być wspólnie zamkniętym tutaj z kolegą. Przypomnieliśmy żeglówką po południu. Weszliśmy do budynku. Chodziliśmy po właśnie pustym budynku, nawet trzask drzwi i zostaliśmy na dobrą godzinę, może więcej, zamknięci. Potem było mocno gdzieś tam ktoś dostrzegł i nas stąd wypuścił. Czyli mam z tym miejscem różne przygody. Napisałem też kilka książek, opracowań związanych z tym budynkiem, ale też do końca nie byłem świadom, że osobą, która się walnie przyczyniła, żeby ten budynek powstał, ale nie tylko ten budynek, to wszystko, co jest na tym wzgórzu, stało się za sprawą osoby o niezwykłej skromności, pani Alicji Tostańskiej. Wreszcie mówiąc, ja znałem panią Aleksandrę Tostańską, bo pracowała wspólnie z moją tatą. Rodzina Tostańskich jest silnie wpisana w historię Suwałkowskiej mężczyzny. To też warto to pamiętać. Pani Tostańska powierzyła mi tutaj jako strażnika pewnego opracowania zeszyt ochrony zabytków. Proszę państwa, ten zeszyt jest do obejrzenia. Bardzo proszę, żeby tego nie wybrudzić, nie zniszczyć i przede wszystkim nie ukraść. Panie dyrektorze, od pana zaczniemy, bo ten zeszyt powinien wrócić w to miejsce, z którego go wziąłem, ewentualnie do rąk pani Alicji. Bo tutaj są inne wydawnictwa, które można oczywiście wynieść z tej sali. Bezpłatnie można wynieść kwartalnik Wigry, a odpłatnie pozostałe książki, które pani Celina tutaj będzie starała się sprzedawać. Także zachęcam do zakupów i oczywiście bezpłatnie można wynieść kwartalnik Wigry, a ten zeszyt oczywiście ma tutaj pozostać. Proszę państwa, w dniu 17 lutego 2024 roku waloryzacją członków Augustowskiego Słowackiego Towarzystwa Naukowego w podziękowaniu za wieloletnie wspieranie towarzystwa oraz w uznaniu zasług dla ochrony dziedzictwa kulturowego Słowaczyzny ze szczególnym uwzględnieniem właśnie odbudowy zespołu, w którym jesteśmy, postanowił nadać tytuł honorowego członka towarzystwa właśnie pani Alicji Tostańskiej. Pani Alicji, gdy pani była uprzejma podejść. Wyjaśnił. Są tutaj na sali, nie mogę mówić o Warszawie w taki sposób
przyjaciół, którzy też pracują w parku, pochodzą z Warszawy, w związku z tym uczą ich bardzo powszechnie jego słowa. Tym niemniej te związki między Wigelem a Warszawą są bardzo silne. Pan Tadeusz w zasadzie nie wchodzi do Warszawy, tylko z Ursynowa. Prawda? Czy mam nas jaka? Ja zresztą, ja nie wiem, z panem Tadeuszem znamy się pewnie z 20 kilka lat, tak mi się wydaje. Pięć pewnie tak. Pan Tadeusz odegrał i odgrywa bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o właśnie tworzenie tych wartości dodanych, tego krajobrazu kulturowego, literackiego, związanego z tym miejscem, gdzie jesteśmy. No, korzenie rodzinne pana Tadeusza są związane właśnie z okolicami jeziora Wigry. Dzięki jego inicjatywie udało się wydać kilka książek, które są tak naprawdę zapiskami rodzinnymi, które się łączą z tymi terenami. Oczywiście jest też ten nasz krąg trwa, książka, która dotyczy ściśle okolic jeziora Wigry, ale też pan Tadeusz napisał książkę o takim uzdrowisku, letnisku Urle w okolicach, powiedzmy, Warszawy. Także to są działania takie wydawniczo-literackie, ale tutaj muszę też powiedzieć, proszę Państwa, że obecny doktor Skłodowski korzysta z niewolniczej pracy pana Tadeusza w archiwum. Bo Krzysztofie, tak mogę to tylko powiedzieć, ponieważ niewolnikom się nie płaciło za pracę. Pan Tadeusz jest takim niewolnikiem pana Krzysztofa, na przykład pana Krzysztofa. Nie chcę mówić o innych osobach, bo może mi się naraził rządowi skarbowemu. Ale pan Tadeusz dostaje telefon z maila od pana Krzysztofa. Słuchaj, tam brakuje mi tego i tego. I pan Tadeusz bierze ołówek, kartkę, idzie do archiwum, żeby te materiały do pana Krzysztofa zdobyć. Jeżeli się pomyliłem w którymś momencie, proszę mnie skorygować. Pan Krzysztof nie jest... Ja skoryguję. Z panem Tadeuszem znamy się bardzo długo. Kiedyś pan Tadeusz powiedział mnie, że będę się właśnie rodziną. Nie wiem, jak to się stało, że pan Tadeusz tam się pojawił. Ale prawda jest taka, że... Kilka lat temu, od kilku lat, praktycznie kilka dni w miesiącu pan Tadeusz spędza w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rewertowie. Ja pracując nad słownikiem wydawczym członków Polskiej Organizacji Wojskowej, przeprowadziłem kwerendę inwentarza, z której uzyskałem powiedzmy kilka tysięcy deszek. Pan Tadeusz z własnej uprzemysłonej woli, pomagając mi, jeździł do Rewertowa, fotografował z Ursynowa do Rewertowa, przefotografował te kilka tysięcy teczek, stron dokumentów, fotografii, nawet nie potrafię powiedzieć, nie próbowałem ich liczyć. I ten materiał jest niesłychanie cenny. Ja musiałbym poświęcić pewnie kilka lat na te wyjazdy, bo wyjazd z Słowka do Warszawy jest na pewno dużo trudniejszy. Ochrona fotografii to jest potężna praca i z mojej strony nie zmierzam się. Proszę Państwa, to jest tylko jedna historyjka. Trwała wiele lat, ale tak przykładów współpracy pana Tadeusza możemy pokazać znacznie więcej. I my, jako towarzystwo, w dniu 17 lutego na walnym zjeździe członków naszego towarzystwa postanowiliśmy również przyznać tytuł honorowego członka panu Tadeuszowi Zbickiemu. Panie Tadeuszu, gratuluję. Zapraszam. Pierwsza część związana bardzo
Klausa Augustowska z Kowalskim, ale mamy też drugą część, której też byliśmy członek naszego towarzystwa, Andrzej Nowysiewicz. Ale tym razem chcieliśmy Państwa zaprosić do posłuchania rozmowy. Rozmowy, które prowadzi Pan Andrzej Matusiewicz, akurat z naszymi gośćmi, bo prowadzimy od kilku miesięcy cykl spotkań z osobami, które według nas są dla Nigry zasłużone. Zasłużone w aspekcie współpracy z parkiem, zasłużone jeśli chodzi o tworzenie pewnego klimatu związanego z tym miejscem, ale też zasłużone jak Państwo, o czym tu mówiliśmy. Dwa pierwsze spotkania były przeprowadzone w Muzeum Igier. Pierwsze spotkanie prowadził Pan dr Mojliński, drugie spotkanie Panu następca dyrektora Jarosław Wolejsza. Powiem przed doktor. Czytałem to artykuł ostatnio, mało poprawek. Uczyliśmy na słowo lateralne, ale też może to kiedyś tam wyjaśnił. Proszę Państwa, zapraszam tutaj na miejsce Pana Andrzeja. Andrzeju, może pójdę do swoich mikrofonów. Dziękuję serdecznie, witam Państwa. Jeśli chodzi o Wigry, to zapewne każdy z nas ma wiele różnych skojarzeń. Można pomyśleć o obozach harcerskich, o krajoznawstwie, turystyce, o schroniskach, może o ośrodku szkolnym w Gawelfudzie, który funkcjonował w okresie międzywojennym. Może o rybołówstwie na Wigrach, może o lasach wokół Wigier. W każdym razie tych skojarzeń może być wiele, ale są jeszcze dwa. Pierwsze to to miejsce, w którym jesteśmy. Zdaje się, że Wigry nie istniałyby jako Wigry w naszej świadomości tak mocno, gdyby nie fundacja klasztoru i to, że on został tak zrekonstruowany, jak możemy dzisiaj oglądać. A drugie skojarzenie, moim zdaniem najistotniejsze, to ludzie. To ludzie, którzy mieszkają wokół Wigier, mieszkali, którzy stąd pochodzą i te Wigry ich przyciągają. To magiczne miejsce ma taką naturę, że przyciąga różne osoby. Tu do wymienionych jeszcze założycieli stacji hydrobiologicznej dołożyłbym Kazimierza Kulwiecia, który był marzycielem te 15-18 lat wcześniej, pływając po Wigrach w celach naukowych, a wcześniej dojeżdżając do szkoły w Suwałkach obok, widząc w zasadzie z tej drogi Wigry, kiedy Cygliniszek jechał do Suchow. I nasi dzisiejsi bohaterowie są uosobieniem tych dwóch skojarzeń. Tak jak już słyszeliśmy, nie będę powtarzać pani Alicji, tylko dołożę tu jeszcze związki też rodzinne z Wigrami. Może nie tak silne i istotne jak pana Tadeusza, ale czerwony folwark był dzierżawiony przez potomków ludostańskich. A geny ludostańskich są rozsiane mocno po Suwalszczyźnie i myślę, że nawet na tej sali są, ale nie będę wskazywać osób, które je mają. Nie będę tutaj zdradzać rodzinnych tajemnic. Ustaliliśmy w ten sposób, że panią Alicję poproszę o to, żeby opowiedziała nam o tym, jak z perspektywy Suwalczanki w Warszawie wyglądało urzędowanie na rzecz zachowania odbudowy tego wigierskiego dziedzictwa. I pani Alicja, posiłkując się swoimi notatkami, właśnie nam to zrobi. Albo za mną jest.
znaczy, przepraszam bardzo, nie jestem mówcą. W każdym razie bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę o pozwolenie mi przeczytania notatki, którą wyliczyłam około 15 minut, będzie trwało. Po zniszczeniach w latach II wojny światowej zespół poklasztorny ojców kapitułów na Półwyspie Wigierskim odbudowywany był w kilku etapach w przebiegu lat 80. W latach 1948-1955 z ruin zespołu zabudowy podźwignięty był jako pierwszy kościół murowany pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ze środków finansowych administracji kościelnej i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Było to zabezpieczenie ocalałych ścian murów kościoła, uzupełnienie zniszczonych elementów koniecznych do zamknięcia i zadaszenia budynku oraz ratowanie częściowo ocalałego barokowo-rokokowego wystroju wnętrza świątyni. W takiej kondycji widziałam kościół, gdy po raz pierwszy przyjechałam na Wigry w połowie lat 50. ubiegłego wieku. W 1954 roku ukończyłam Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego sekcji historii sztuki ze specjalnością sztuki baroku polskiego w XVII i XVIII wieku. Z uwagi, iż otrzymywałam jako tak zwany pogorzelec w wyniku zniszczeń powstania warszawskiego stypendium, więc od razu w roku 1954 otrzymałam nakaz pracy do Państwowego Przedsiębiorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie, a mianowicie do Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej, tak zwanego PDNH, gdzie przygotowywane były dokumentacje do przyjmowanych do tej instytucji zleceń na prace konserwatorskie prowadzone przy obiektach w całej Polsce, to znaczy do obiektów ruchomych, malarstwa, rzeźby, zdobnictwa i tak dalej, oraz do tak zwanych obiektów nieruchomych dotyczących architektury, planistyki ogrodów i urbanistyki miast. W tej pracowni PDLH przyjęty był podział obowiązków pracy według województw i otrzymałam województwo, między innymi województwo białostockie, które obejmowało wówczas Białystok, ale i zabytki w miejscowościach Subraś, Szczuczy, Krynki, Kocin, Węgorzego, Gołdaw, Sztynor, Sejny, Suwałki i Wigry oraz Szlak Tatarski, Pogodniki i Kuszynkami. Przed przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej realizowane były razem z działem fotografii PKZ wyjazdy terenowe rozpoznawcze. W tamtych latach żyła jeszcze w Suwałkach rodzina mego ojca, majora Szymona Klemońca Ludostańskiego, a więc stryj Leon Ludostański i trzy siostry, tak zwane ciotki, prowadzące kiosk z prasą przy ulicy Kościuszki oraz Aleksandra Ludostańska, wdowa po adwokacie Czesławie Ludostańskiej, a matka Tadeusza Ludostańskiego, harcerza i Marii Ludostańskiej pracującej w Warszawie. Z radością przyjęłam więc zakres obowiązków służbowych, polegający m.in. na utrzymywaniu merytorycznych kontaktów z tak zwanym terenem, zwłaszcza że w latach okupacji hitlerowskiej nie miałam możliwości przyjazdu do Suwałk, które były w tak zwanej Rzeszy Niemieckiej, a Warszawa była w generalnej guberni, więc utrudnione były podróże i kontakty rodzinne. Jeszcze tu pragnę wspomnieć, że to wspomniałam o rodzinie Ludostańskich, ale także moja mama Maria Spiegelmajerów Ludostańska urodziła się w Suwałkach, skończyła gimnazjum suwalskie z wyróżnieniem, a była córką Marii Świątkowskiej Bigelmajerowej, która się urodziła w Wilkochuku w leśnictwie w parafii Berszniki. To jest fotografia na tle urodzenia mojej babci.
Białymstoku, odbudowywany był po zniszczeniach wojennych Pałac Branicki w Białymstoku, kościół parafialny tamże, Pałac Lubomirski w Dojlidach i tak dalej, i tak dalej. Razem z pracownikami Urzędu Konserwatorskiego, inżynierem Władysławem Paszkowskim i architektem Stanisławem Bukowskim i innymi konserwatorami przyjeżdżałam na Wichry, gdzie pracami objęty był kościół oraz brama wjazdowa z domem Furtiana. Wymienieni konserwatorzy to byli wysokiej klasy specjaliści, oddani sprawie ratowania zabytków, którzy w pierwszej kolejności dokumentowali ocalałe fragmenty. Na wnikliwe badania struktury i terenowe nie było czasu. W pierwszym rzędzie chodziło o działania ratownicze, zamknięcie odsłoniętych fragmentów architektury przed działaniami ostrzejszego wówczas klimatu polskiego. Pamiętam śnieżne zimy i zagruzowane, trudne podejście do kościoła na Wigrach, prawie niewykonalne, prawie niemożliwe, oraz ciepłą plebanię wigierską, na której odbywały się komisje odbioru prac budowlanych i konserwatorskich oraz ustalanie warunków kolejnych prac. Odbudowa ograniczona była bowiem wieloma niemożliwościami i trudnościami, jak brak właściwych materiałów budowlanych, a niektóre były reglamentowane, na przykład blacha miedziana, czy większa ilość cegły, czy nawet zwykłego wapna brakowało. Liczne zniszczone lub opuszczone najwyższej klasy zabytki czekały na odbudowę i rewitalizację w całej Polsce. To było budownictwo drewniane w południowo-wschodniej Polsce, gotyckie, murowane, sakralne, kościoły tak zwanych ziem odzyskanych Mazur, no wspaniałe rezydencje Dolnego Śląska, jeszcze wówczas wyposażone w dzieła sztuki najwyższej klasy. Więc liczne zniszczone, opuszczone najwyższej klasy oczekiwały w kolejce na rewitalizację. Drugi etap moich kontaktów z Wigrami nastąpił od 1975 roku, kiedy utworzone zostało województwo suwalskie i rozpoczęłam pracę w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie w Wydziale Inspekcji Terenowej Zarządu Muzeum Ochrony Zabytków, pełniąc funkcję inspektora terenowego do spraw zabytkowej architektury w kilku województwach Polski Północnej, a więc i w województwie suwalskim. W ramach obowiązków służbowych przyjeżdżałam wtedy do Suwałk przez ponad 12 lat. Kilka razy w roku i często na Wigry, razem z wojewódzkim konserwatorem zabytków świętej pamięci Stanisławem Tumidajewiczem i komisyjnie z pracownikami naukowymi Biura Badań Dokumentacji Zabytków, to jest panem kustoszem Adamem Żulpą, panem inspektorem Januszem Mackiewiczem i panem dyrektorem Maciejem Ambrosiewiczem, obecnie dyrektorem Muzeum Wigier i prezesem Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Przyjeżdżałam również licznie i często do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. W latach 70. na wzgórzu wigierskim nastąpiła wielka zmiana sytuacji własnościowej, bowiem w 1973 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki wydzierżawiło kompleks pokamedulski na Wigrach z planem odbudowy wykorzystania zespołu architektonicznego na tak zwany dom pracy twórczej dla pracowników tego resortu. Zgodnie z nowym przeznaczeniem Ministerstwo Kultury i Sztuki zobowiązało się do odbudowania i wyremontowania zespołu poklasztornego, a na poczet czynszu dzierżawnego także zaliczyć nakłady finansowe poniesione na
szybkie zakończenie odbudowy. Fundusze prywatne nie mogły być stosowane. Ale jak mówią, szczęście w nieszczęściu było także to, że w tych trudnych czasach w realizacji zadań dotyczących odbudowy zespołu po Kamenuskiego na Nigrach uczestniczyły były osoby życzliwe, pomocne i co najważniejsze, merytorycznie przygotowane do walki. Pracujące w instytucjach centralnych oddane sprawie ratowania pamiątek historycznych w Lubelszczyźnie. Z tak zwanego budżetu centralnego środki finansowe dotyczące zabytków w ramach planu odbudowy przyznawała Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego Warszawy. W tej instytucji w wydziale tzw. środków trwałych pracowała do końca 1978 roku, to znaczy do swojej śmierci, magister Maria Lutostajska, córka adwokata Czesława i Aleksandry Lutostajskich. Sumok. I to przez wiele lat. Plany potrzeb finansowych dotyczące restytucji zabytków przygotowywało Ministerstwo Kultury i Sztuki. Tak, to znaczy departament, czyli wtedy Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, którego szefem był profesor dr Bohdan Rymaszewski, urodzony w Wilnie, propagator odbudowy, konserwacji i ochrony zabytków kultury i sztuki po II wojnie światowej w Polsce. W zarządzanym przez profesora doktora Bohdana Rymaszewskiego departamencie przygotowywane były plany potrzebnych nakładów finansowych do odbudowy zabytków na podstawie nadsyłanych przez resortowe jednostki wniosków określających potrzeby finansowe na ten cel w województwach. W dziale finansów Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, w którym zbierane i układane były do planów preliminarze potrzebnych środków, na straży tych spraw stała zastępca kierownika tego działu, magister Alina Nawrotowa z domu Merecka z Suwalszczyzny. Życzliwie nastawiona do potrzeb regionu. Nadsyłane wnioski finansowe z województw konsultowane były z inspektorami województwa tego departamentu, to znaczy Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z inżynierem Stanisławem Szymańskim, magistrem Adamem Piesią w zakresie zabytków ruchomych, a w zakresie zabytków nieruchomych w latach 1975-1987 z magister Alicją Lutostajską mówiącą oraz innymi specjalistami według inspekcyjnych podziałów. Taki zbiorowy roczny plan środków finansowych podpisany przez dyrektora kierowany był do gabinetu ministra kultury i sztuki, dalej do Urzędu Rady Ministrów i wchodził do budżetu centralnego przydzielającego państwowe środki między innymi na odbudowę zabytków. Do kontroli właściwego użycia wydawania tych pieniędzy państwowych na zabytki zobowiązany był inspektor terenowy Ministerstwa Kultury i Sztuki z Warszawy, dlatego była konieczność kilkakrotnych wyjazdów kontrolnych, do których również byłam zobowiązana ja. W 1979 roku zespół poklasztorny Ligierski wpisany został do rejestru zabytków Polski. W latach 70. na Wigrach trwały intensywne prace remontowe oraz odtworzono większość obiektów kubaturowych, to znaczy Dom Królewski, w którym odbywają się dzisiejsze obrady, eremy Tarasu Dolnego i Górnego, refektarz oraz kaplica kanclerska. PPKZ kontynuowały prace zdobnicze przy rekonstrukcji wystroju artystycznego kaplicy północnej oraz ołtarza głównego i bocznych i w całym wnętrzu kościoła parafialnego. Uporządkowano teren otoczenia świątyni i tarasu. Wobec zakończenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego długoletniej dzierżawy zespołu pokarmeduskiego na Nigrach sprawy wykorzystania i rewaloryzacji zabytkowego zespołu powróciły do
w roku 2010. W 2016 roku powołana została Fundacja Wigrypro, między innymi dla organizowania środków finansowych na dalszą rewaloryzację i zagospodarowanie zespołu. W 2021 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało pokaźne środki z funduszy Unii Europejskiej dla kontynuacji rewitalizacji koniecznej do dalszej pracy ośrodka i to na odpowiednim wysokim poziomie, bowiem przebiegi ostatnich lat Wigry stały się znaczącym ośrodkiem różnorodnej, szerokiej działalności kulturalnej w północno-wschodniej Polsce i nie tylko. W latach 2022-2023 przeprowadzone badania terenowe pod terenami Tarasu Dolnego przyniosły nowe odkrycia. Odkopane i odsłonięte piwnice pochodzące z pierwszego zasiedlenia kamenickiego z czwartej ćwierci XVII wieku ukazały liczne m.in. artefakty klasztoru, które wyeksponowane będą mogły przybliżyć historię miejsca badaczom i turystom. Centralne położenie zabytkowego zespołu klasztornego na obszarze utworzonego Wigierskiego Parku Narodowego poszerzyło dla tego wyjątkowego zabytku ekspozycję krajobrazową i możliwości prowadzenia w szerokim zakresie pracy edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Jednak powinniśmy pamiętać, że trudna była bardzo długa droga odbudowy, ale że i trudna bywa współcześnie rewitalizacja i ochrona zabytkowych Wigier, zapewniająca przyszłość dla Wigier. Sercem Wigier, sercem Suwalszczyzny, a dla mnie osobiście to
miejsce, które po raz pierwszy zresztą to Państwo usłyszą, w tym właśnie kościele, tutaj w tym kościele, 89 lat temu, dokładnie 10 czerwca 1935 roku, moi rodzice ślubowali sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską aż do wiodowej deski, co by się stało. W tym kościele 6 mojego rodzeństwa zostało ochrzczonych. W tym kościele witano, przyjmowano powiedziałem, w struktury kościelne, również oczywiście ślubowano sobie, żegnano wielu moich potomków. Na miejscowym, niedalekim cmentarzu jest pochowany właśnie jeden z moich braci Szków, 3-miesięczny Romek, ale oprócz tego 2 dziadków rodzonych, 1 babcia, pradziadków i kolejnego z pokolenia to nie zliczę, ponieważ jak się okazało, to już tak przebiegamy do końca, może do ciągu dalszego, okazało się, że moi przodkowie pochodzili praktycznie z wszystkich wsi, które otaczały jezioro Wigry. Udokumentowani. Nie tylko, to znaczy przede wszystkim Nowa Wieś, te wsie, które leżały w granicach parafii wigierskiej. A więc Nowa Wieś, Leszczewo, Leszczewek i tak po kolei aż do Krusznika, a potem również parafii wigierskiej. Teraz jeśli chodzi o ten początek. Ja jakoś tak całe życie marzyłem o odkryciu historii swojej rodziny. Przyznaję, że moje dane personalne pojawiały się w jakichś artykułach i literaturze takiej technicznej, bo ja z wykształcenia jestem technologiem żywności. Przez 25, a może więcej, no 35 lat pracowałem w przemyśle spożywczym. Przez 10 lat byłem kierowcą ciężarówki między innymi i niewolniczą pracę wykonywałem, ale pod własnym nazwiskiem. Po czym kiedyś wpadło mi do głowy, że muszę wreszcie coś napisać, coś znaleźć. Oczywiście to, co wszystko, co robiłem, to chcę powiedzieć, że robiłem przede wszystkim dla siebie. To nie była praca, nie było to historia na jakieś zamówienie społeczne, albo tak, że chciałem coś tam zdobyć. Nie, to było przede wszystkim dla siebie, w drugiej kolejności oczywiście dla rodziny. I tą iskierką, która rozpoczęła moją przygodę, to była taka piękna, można powiedzieć, broszura, książeczka pani Celiny Omilianowicz-Szoki, Moje grudzieńskie lata 1939-45. Dostałem tę książkę tak przy okazji, odwiedzając jedną z moich cioci. I tutaj znalazłem taki oto piękny cytat. I jeszcze kilka ostatnich dni w ukochanym Szczuczynie, ale mówi się o ogłoszeniu mobilizacji. Któregoś przedpołudnia siedziałyśmy z mamą na ogrodowej ławce. Podchodzi do nas młody człowiek, to kuzyn ojca, Stefan Rusbicki. Cytat. Przyszedłem pożegnać się z ciocią. Od tych słów powiało chłodem i smutkiem. Idę do wojska. Trzeba bronić ojczyzny. Mama szepnęła tylko Stefek. Przytuliła go i pożegnała, a on odsuwając się powiedział twardo, zabrzmiało to jak zobowiązanie, do ostatniej kropli krwi. I rzeczywiście bronił ojczyzny do ostatniej kropli krwi. Poległ w kampanii wrześniowej. I tak już od razu uprzedzając wypadki, powiem, że wówczas nie wiedzieliśmy nawet, że
Stefan, znaczy wiedzieliśmy, że nie wrócił z wojny, ale co się z nim stało, nie zostało to stwierdzone. Dopiero w 2006 roku we wrześniu otrzymałem informację z PCK, że Stefan Uzbicki zginął w ostatnich dniach wojny, 29 września 1939 roku w Janowie Lubelskim, tam jest pochowany w mogile zbiorowej. No to był impuls, który spowodował dalej. Dostałem maszynopis tej książeczki, Kraina Kwietnych Uwroci. Przeczytałem to, miałem do tego maszynopisu no oczywiście emocjonalny stosunek i kiedy Celina zapytała mnie, co o tym sądzisz, to od razu powiedziałem, słuchaj, ja nie jestem specjalistą, dla mnie jest to rzecz niespotykana. Musimy odwołać się do autorytetów suwalskich i tam w 2003 roku, może w drugim, nawet w końcu 2002 roku, książka, tekst trafił do świętej pamięci pana doktora Janusza Kopciała. No i pan Janusz Kopcial odkrył to. Odkrył te teksty, odkrył to zjawisko, które się nazywa Kazimierz Emilianowicz. Od tego się zaczęło i od roku 2003 do roku 2009 ukazały się cztery takie w ramach Biblioteki Suwalskiej, cztery takie tomy życiorysu Kazimierza Emilianowicza, nauczyciela, w krótkim określeniu nauczyciela. A ja miałem tę przyjemność, że byłem pierwszym czytelnikiem maszynopisów, które czytała czy spisała Celina Emilianowicz, też już nie żyjąca, zmarła w 2018 roku. To tyle na razie mojego wstępu. Panie Andrzeju, proszę kontynuować. Jeśli już... Od udziału jakiejś inspiracji przy wydaniu pamiętników Emilianowicza, od tego momentu no, zainteresowania te genealogiczne u pana przyspieszyły i to wyraźnie. Proszę Państwa, pan Tadeusz przed chwilą tutaj pokazał nam w zasadzie jedną pracę, czyli moje dziedzictwo z Nadwigiel, ale na slajdzie też jest strona, okładka tej książki, Niech nasz krąg trwa i jeszcze Droga babci Ewy z zamku na Mazowsze. Zamku, przepraszam, na Mazowsze. I to są prace dotyczące historii rodziny i mam taką refleksję, znaczy nie chciałbym być tylko autorem tych słów podziwu dla pana pracy, w związku z tym odwołam się do jednej z wypowiedzi, która pojawiła się na forach genealogicznych, to nie będzie całość, tylko fragmenty. Nigdy nie widziałem tak pięknie edytorsko wydanej książki i tak świetnie przygotowanych materiałów. Mowa jest o tej pierwszej książce Niech nasz krąg trwa. Byłem wdzięczny. Ta książka to wzór dla tych, którzy by chcieli zakończyć swoją przygodę z genealogią dziełem życia w postaci książki. Obie książki, teraz mowa jest też o tej drugiej, bardziej rodzinnej, to mistrzostwo Polski w tej dziedzinie. Pan Tadeusz Uzbicki to skromny człowiek, który poświęcił się genealogii, a nie pisaniu na forach. I tą drogą dziękuję panu Tadeuszowi, że pokazał mi świat mistrzostwa edytorskiego. Przypadek fenomenu pana Tadeusza Uzbickiego powinien być opisany na wszystkich forach genealogicznych w Polsce. I może trochę o metodzie, panie Tadeuszu, tej związanej z przygotowywaniem tej publikacji, czy tych publikacji. Bo to jest rzeczywiście wzór dla każdego genealoga, który rozpoczyna swoją pracę, żeby później nie błądzić, żeby nie szukać. To jest
nadzwyczajnie użyteczna formuła, którą pan Tadeusz przedstawił w tych obu publikacjach. Może krótko, bo to cały warsztat, nie chodzi o to, żeby go omówić. Tak, oczywiście. Trudno rzeczywiście szybko i krótko powiedzieć, w jaki sposób to zdobywałem. W każdym razie, jeśli chodzi o pierwszą część, o pierwszą książkę, to pracowałem jak samouk, od jednej porażki do drugiej porażki, a przede wszystkim praca własna w archiwach, szczególnie tutaj w archiwum państwowym w Suwałkach, z pomocą, ogromną pomocą wszystkich państwa, pani Zoi, pana Ryszarda, no i oczywiście dyrekcji pana Sławomira, no to jest to ogromna pomoc i radość, że taka współpraca była. No, jest faktem, że to była inna epoka, jeśli chodzi o genealogię, jeśli chodzi o pracę w archiwach, bo wówczas to było zamawianie kilku jakichś pozycji, spisywanie notatek, czytanie tego z mikrofilmów i innych. Teraz jest nieco inaczej, jest internet, jest genoteka i tak dalej, więc dużo, dużo łatwiej. No, jeśli chodzi o już edytorskie wydanie, no to tę książkę warto też wspomnieć. To jest dzieło i w środek te zdjęcia, to wszystko, łamanie tekstu. Zasługa świętej pamięci pana Kaufmana, Norberta Kaufmana, Weltbocha. Także dziękuję pani w imieniu. Pamiętamy cały czas. To jest już wydanie było 2012 rok. Pracowaliśmy w 2011 mniej więcej roku. To było bardzo miłe i sympatyczne. Niespotykana współpraca. Może przy okazji, bo czytamy tutaj, dużo tutaj cytujemy. Ja też jeden cytat przygotowałem tutaj do opublikowania. Dlaczego Suwałki? Otóż ale Stanisław Dzikowski, reportażysta Tygodnika Ilustrowanego, w 1913 roku, też już pełne 100 lat, 110, 111, napisał tak: chłop polski zachował swój język w czystości i swoistej oryginalności. Żyje on dobrze ze wszystkimi na oku, ale z nikim się nie brata. Jeśli wśród warunków tak bardzo niekorzystnych, tak bardzo wrogich jego rozwojowi, zdołał wytrwać i nie utracić nic ze swojej odrębności, jest to jego wielką, nigdy niezapomnianą zasługą i jest to zarazem trwałą podstawą dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy choć w ograniczonej istnieją liczbie, przecież przyszłość tu budować pragną. Przypominam sobie te ciche ustronia gdzieś w lasach nad jeziorami ukryte, gdzie mnie darzono dobrym słowem, gdzie nikt mnie nie chciał wyzyskać, gdzie nikt ode mnie nie chciał nic zarobić, gdzie rozmawiano ze mną szczerze i poczciwie, gdzie wołano za mną, kiedy odjeżdżałem, tym charakterystycznym, śpiewnym akcentem: niech Pan Bóg prowadzi. To są słowa, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie. I oczywiście jak stanowiły jakieś motto, drogowskaz postępowania własnego i wobec innych ludzi, w tym zwalcza. Także to w ten sposób. Jeśli jest to słowo edytorskie, bo tu jeszcze nie wspomniał pan Andrzej o takiej pracy pod tytułem Urle od Uroczyska do Letniska i tu jest Szyszkowie Urlańscy. Otóż to jest opisana historia rodziny mojej żony, rodziny Szyszków z Urli.
a edytorska została wydana w taki sposób, żeby nie było dysonansu, że sobie to wydajesz, a... No tak to wygląda. Proszę Państwa, zachęcam do sięgnięcia po te książki, szczególnie te osoby, które zechcą rzeczywiście poznawać historię swojej rodziny, ale Panie Tadeuszu, miał Pan jeszcze epizod znajomości z Falkiem, którego efekty są na łamach rocznika. Gdyby Pan krótko nam powiedział, bo to jest ciekawa historia. No historia, tak, ciekawa. Niezwykła trochę. Dobrze, więc jeśli chodzi o profesora Falka, to zacznę od tego, że widziałem po raz pierwszy pracę doktora, pracę doktorską profesora Falka w ręku pana Krzysztofa Skłodowskiego. Przyjechałem któregoś razu do Suwałk i w muzeum dowiedziałem się, że jest egzemplarz pracy doktorskiej, bo tego jeszcze w archiwum państwowym tej książki jeszcze nie było. Natomiast zaszedłem do pana kustosza Krzysztofa. Pan Krzysztof wyciągnął z półeczki egzemplarz drugi, gdzie są kserokopie, gdzie są faksymile tych dokumentów pięknych i pokazał mi to i zapragnąłem coś takiego zdobyć. W antykwariatach polskich nie było, więc poszedłem do Biblioteki Narodowej w Warszawie i tam zamawiając otrzymałem coś niebywałego. Otóż zszyty egzemplarz ten większy pracy i druga część z materiałami archiwalnymi i oprawiony w piękny soczystą okładkę i na czele, w nagłówku była dedykacja pana profesora Falka z lat chyba 60. jednemu z ministrów kultury, polskich ministrów kultury. Oczywiście wyobraźnia zadziałała i sobie pomyślałem, że no to jest piękna, tak to powinno być. I w tym samym czasie w internecie, przez internet znalazłem na stronach antykwarycznych szwedzkich, że w antykwariacie jakimś tam Redis, coś tam znajduje się książka, właśnie ta praca. No, napisałem do tego, wyobrażałem sobie, że otrzymam taką samą pięknie oprawioną, pięknie zdobioną pracę, po czym się okazało, że okej, otrzymałem taki nierozcięty jeszcze egzemplarz pracy tej, no ale zacząłem coś ten temat drążyć. Okazało się po korespondencji, że na półce w antykwariacie stoi tych egzemplarzy jeszcze kilka czy kilkanaście. No więc cena była taka, jaka była. Ściągnąłem chyba ze 3 albo 4 kolejne egzemplarze. Potem się niestety suwalscy chyba ludzie dowiedzieli, że jest taka możliwość i opróżnili tę półkę, więc już tego nie ma. Ale w egzemplarzach, które ja otrzymałem, na stronie wewnętrznej była, po pierwsze była informacja i zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej profesora Falka. Do tej pory nikt nie podawał dokładnej daty tej rozprawy doktorskiej, tylko tyle był, że był podany rok. W drugim znalazłem ulotkę menu w restauracji z tamtego czasu, która była, no i oczywiście to, co najważniejsze, to było to, że jeden z tych egzemplarzy to jest jedna rzecz. W innym antykwariacie w Sztokholmie tym razem znalazł się na półce egzemplarz z
dedykacją autora dla swojego przyjaciela, profesora Marquista. Akurat tak się złożyło, że moja żona w tym samym czasie wyjeżdżała do koleżanki do Sztokholmu i tam właśnie trafiła i zakupiła tę pozycję. Przywiozła do nas, tutaj do Warszawy. Ta dedykacja była, to znaczy charakter pisma był bardzo podobny do tej dedykacji ministerialnej, ale próbowałem jednak potwierdzić to. Napisałem mail do pani świętej pamięci Dagmar Falk. Otrzymałem odpowiedź, że bez żadnych wątpliwości ta dedykacja należy do profesora Knota Olafa Falka i że i kto był tą osobą, która została obdarowana. No i kończyło się to, niestety, muszę się odnieść pychą, kończyło się z takim stwierdzeniem, że cieszę się, że publikacja ta trafiła do właściwej osoby. Tak to skomentowałem. Mam tę pracę u siebie cały czas w bibliotece jako jeden z najważniejszych dobytków. A książki, te egzemplarze, o których mówiłem, ściągnięte, trafiły też w bardzo dobre ręce, a między innymi również do archiwum Suwalskiego na półkę, żeby to tam też to było. To tyle. Dziękuję serdecznie. Może teraz Państwo zamienią się w pytających. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszym gościom dzisiejszym? Zapraszamy. Pani Janna, chwila cierpliwości. Czy są pytania? Tak, pan Tadeusz. Proszę Państwa, korzystając z okazji, mamy tutaj komisję powstańską, pana Tadeusza Lesbickiego, chciałbym poinformować Państwa, a pani Tustańskim, panu Lesbickiemu podziękować. Otóż pani Alicja przekazała do archiwum swoje prywatne materiały z spuścizny rodzinną. Natomiast pan Tadeusz przyczynił się wydatnie do tego, że spuścizna Kazimierza Ogierelowicza też trafiła do archiwum państwowego w Suwałkach. Bardzo Państwu dziękujemy i nie wszyscy pewnie Państwo o tym wiedzieli, także o tym informuję. Dziękuję. Nie ma odważnych. Pan Krzysztof jednak się zdecydował. Proszę pana, w latach 80. miałem okazję poznać leśnika z Nadbibie, z Zatoki Słupiańskiej. Tam koło Słupia ten pan mieszkał o nazwisku Bizbiński. Kazimierz zresztą. Kazimierz. Czy łączą pana z nim jakieś więzy pokrewieństwa? No, nazwisko raczej wskazuje. No, jestem bardzo wdzięczny temu panu, bowiem przez kilka lat mojego żeglowania po Wigrach miałem okazję raz poznać tego pana, dwa wykorzystywać jego do tego, bo on się opiekował hangarami, ośrodkiem MWP tam nad Zatoką Słupiańską i dzięki niemu mogę łódki, którymi po Wigrach pływałem, po prostu trzymać w okresie jesienno-zimowym nad jeziorem. I jestem jemu bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny do tej pory i bardzo mile wspominam. A o tym, co nas łączy pana i mnie, to zaraz później powiem. No więc, jeśli można krótko, ja skończyłem swoje badania i swoje dociekania genealogiczne praktycznie.
praktycznie biorąc na początku wieku XX. Z jakich przyczyn? Z takich przyczyn, że pod koniec wieku XIX, w zasadzie po uwłaszczeniu, nastąpiła eksplozja tych rodów izbickich, linia izbickich z Nowej Wsi za sprawą trzech synów Andrzeja, który pozostał na ojcowiźnie, Franciszka, który wrzenił się do Piertani jako zięć, Wincentego, który... przepraszam, Franciszek był wcześniej. Wincenty, który trafił do Sobolewa i tam się z Romanowskimi, Polakowskimi koligacił. No i Józef Izbicki, notabene powstaniec styczniowy, jak to jest udokumentowane nawet. Ożenił się z Wierzbińszczanką z Leszczewa, no i tam od tej linii Józefa przez z Leszczewa pochodzę ja. Jeśli chodzi o Izbickich z Sobolewa, czyli potomków Wincentego, tam w tej rodzinie Kazimierz Izbicki był. I być może któryś tam syn lub wnuk, bo to już mówimy o tych dwóch, czy kolejnych trzech pokoleniach od tamtego momentu, kiedy ja już zakończyłem historię, mógł się tam pojawić ten właśnie Kazimierz bardzo przyjazny. Niezależnie od tego w Nowej Wsi były, na początku moich badań były cztery rodziny Izbickich, z tego żadnej nie udało mi się ulokować, czyli znaleźć wspólnego, udokumentować wspólnym przodkiem, chociaż mogę przypuszczać, że byli oni potomkami Mateusza i Józefa, ewentualnie Szymona i Jakuba, ale dokumentu twardego nie mam. Historia udokumentowana zaczyna się od 1813 roku, a w zasadzie 1781, kiedy to Bartłomiej Izbicki, syn Józefa, został ochrzczony. Ale też czy to tego Józefa z Lipniaka, czy ten Józef z Lipniaka, to był zupełnie kto inny. Nie mogę tego niestety udowodnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo, czuję, że powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze tylko wyjaśnić, że zdjęcia tutaj, które widzimy, mają ścisły związek z historią rodzinną. Pani Alicja już wspominała o swojej babce, która urodziła się w Jułkokuku. Natomiast pan Tadeusz jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego mamy zdjęcie z dwoma dębami. Panie Tadeuszu, gdyby kilka słów na ten temat, żebyśmy już poznali tajemnicę też tych zdjęć. No więc krótko, bo to też jest istotna sprawa, może nawet najważniejsza. Powiedziałbym to jak hasło. Hasło brzmi patriotyczne tradycje w rodzinie Izbickich, bo o tym wspominał właśnie ten Kazimierz Emilianowicz, który powiedział, że były tradycje w rodzinie Izbickich, ponieważ właśnie Józef był powstańcem styczniowym, a Adam poczuł smak carskiego, rosyjskiego czy ruskiego więzienia. I w istocie tak to w tej rodzinie naszej funkcjonowało, ale na zasadzie bardziej legendy czy też tradycji wspomnienia, że coś tam się słyszało, coś tam mówiło. Notabene podobnie jak szlacheckie werby w rodzinie, bo to też jest nośny temat, ale tutaj jeśli chodzi o te tradycje rodzinne, patriotyczne, to rzeczywiście należy tak to przyjmować, że jeden z właśnie z tych moich przodków, pradziadek Józef Izbicki był powstańcem styczniowym, tam rzeczywiście był prawdopodobnie bardzo blisko związany z takim weteranem Janem Mietkiewiczem. Dzieci Jana Mietkiewicza i dzieci Izbickiego pobrały się i stąd rodzina Mietkiewiczów, która w Suwałkach potem się tak samo rozrodziła.
też jest w tym kręgu. Syn Józefa Izbickiego, Adam Izbicki, to jest znowu najświeższe odkrycie dzięki pana Andrzeja Pomocy. Otóż jakieś pół roku temu dopiero zdobyłem informację, że w archiwum w Wilnie są dokumenty dotyczące aresztowania, osądzenia Adama Izbickiego za posiadanie literatury zabronionej, wrogiej, rewolucyjnej, a ta literatura to były śpiewniki, gdzie główne pieśni to Boże coś Polskę i między innymi z dymem pożarów i tak dalej. To jest Adam Izbicki. Jego dzieci, jego synowie, to znowu mój ojciec najstarszy Józef Izbicki, rocznik 1908 i kolejni synowie Stefan, właśnie wspomniany na początku, i Tadeusz. Stefan Izbicki, rocznik 1914 i Tadeusz, rocznik 1916. W 1939 roku, kiedy szykowała się wojna, postanowili którejś wiosny czy jesieni posadzić dwa dęby w Leszczewie na siedlisku, przy domostwie swojej matki, bo Adam już nie żył, zmarł w 1920 roku. Te dęby, które były malutkimi drzewkami jeszcze w latach 50., bo są zdjęcia, w tej chwili mają w obwodzie ponad, nie pamiętam dokładnie, ale mieszczą się już w granicach na tabliczkę pod tytułem Pomnik Przyrody. Te dęby rosną tam w tym Leszczewie i stale, zawsze jak jesteśmy, odwiedzamy, to w tym miejscu robimy zdjęcia, wspominamy to właśnie wydarzenie. Stefan Izbicki niestety z wojny nie wrócił. Tadeusz Izbicki przeżył uczciwie, można powiedzieć, całe swoje życie. Jego synowie, między innymi profesor górnictwa żyjący Ryszard Izbicki, bardzo senior rodu w tym momencie, następnie Janusz, nieżyjący już, twórca zespołu folklorystycznego Biawena w Białej Podlaskiej, Radosław, także to są wspominki. To są te dęby, pamiątka po bohaterach. Właśnie doszedł ksiądz Dąbrowski, gospodarz obiektu, także proszę księdza, szkoda, że ksiądz nie wysłuchał laudacji na cześć pani Alicji, bez której nie byłoby tej obudowy naszego spotkania, czyli mur. Ale dotarło do mnie wszystko, tak? Jeszcze mogę, tak? Dobra. Apeluję, żeby pytania były krótsze do powiedzi. Ale krótko, to będzie jedno zdanie. Nie dalej jak w czwartek na spotkaniu Stowarzyszenia Miłośników Suwalszczyzny wspominaliśmy pierwszą suwalską bizneswoman Klotyldę Dargielową, która była właścicielką takiej drukarni w okresie międzywojennym, której jednym z najważniejszych wydawnictw, o którym mówi pan Zygmunt Filipowicz w swoich opracowaniach dotyczących Klotyldy, było właśnie rocznik stacji hydrologicznej na Wigrach. Jest wpisany jako jeden z najważniejszych wydawnictw tej drukarni, które był wydawany w połowie jakby charytatywnie przez tą małą pozytkę. A to jest pytanie. Słucham? Nie było pytania, tylko jakby uzupełnienie tego, o czym myśmy dzisiaj mówili. Proszę Państwa, trochę zalegam, bo już powoli nasze spotkanie dobiega końca, a jeszcze chciałam zaprosić dwie osoby, pana Krzysztofa i panią Jankę, ponieważ tak się akurat składa, że
Na koniec obiecaliśmy oddać nasz głos Stowarzyszeniu Miłości Polsko-Mężczyzny. Dziękuję może, bardzo. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Panie Tadeuszu, może najpierw ja, dobrze? Chcę powiedzieć, co nas łączy. Panią Joannę i Pana i mnie. Proszę Pana, kiedy przeczytałem dzięki Panu Januszowi Kociołowi Krainę kwietnych uwroci, a wówczas no, Pan Janusz był jednym z takich moich mentorów. I zobaczyłem, że ta książka ukazała się, i się dowiedziałem, między innymi dzięki Panu. No więc w nawiązaniu do współpracy z Panem Januszem, od 2 do 4 tomu. Oj, książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu mecenasów literatury, Zarządu Banku Spółdzielczego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Domu Nauczyciela ZMP i Krzysztofa Michalskiego w Suwałkach oraz Tadeusza Izbickiego z Warszawy. Nazywam się Krzysztof Michalski. Bardzo mi miło. Chciałem Pana poznać i się bardzo cieszę. W wydaniu tych książek oczywiście uczestniczył mąż Joasi, nasz kolega, zmarły przyjaciel. Tak jest. Także książka ta i te książki nas połączyły. To jest napisane, proszę Państwa, Joasi. Janusz Kopcia. Projekt i łamanie Norbert Hoffmann Delmer. Tak, jest. Dziękuję bardzo za wspomnienie, takie miłe dla mnie, mojego męża. Występujemy z Krzysztofem w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Swarszczyzny. Ponieważ Ala jest naszym również honorowym członkiem, należy od bodajże 1992 roku do Stowarzyszenia Przyjaciół Swarszczyzny. Jest taką naszą perełką, bo tyle Swarszczyzna jej zawdzięcza, a my właśnie gromadzimy w stowarzyszeniu, hołubimy i takich właśnie ludzi zasłużonych, którzy mają takie szerokie spojrzenie na świat i na Swarszczyznę. I Ala do takich osób i niezwykle zasłużonych należy. Chcieliśmy wręczyć jej w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Swarszczyzny z kolekcji Krzysztofa Michalskiego, który kolekcjonuje właśnie eksponaty sztuki ludowej. Chcieliśmy Alu wręczyć ci na pamiątkę dzisiejszego spotkania. Nie wstawaj, nie wstawaj. Taką rzeźbę właśnie. Serdecznie dziękuję. I obydwojgu Państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Tadeuszu, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Na sali jest kilkanaście osób, które popierają, czy też są wśród tych, którzy chcą ustanowienia czegoś takiego jak Szlak Kultury Ludowej Suwalskiego Pogranicza. Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe oraz Muzeum Okręgowe objęło patronatami honorowymi to przedsięwzięcie. Zapowiada się, że no praktycznie już pod koniec tego miesiąca i od przyszłego około 2,5 miliona złotych zostanie przeznaczone przez Zarząd Województwa Podlaskiego na ten projekt. Jesteśmy na dobrej drodze do jego realizacji. Chcę proszę Państwa powiedzieć, że tutaj na terenie między innymi właśnie obecnego klasztoru, rozmawiam z księdzem Nowowskim zresztą na ten temat, są rzeźby z pleneru z 1999 roku. Te rzeźby o tyle mają znaczenie, że były one między innymi świadkiem pobytu na naszej ziemi Jana Pawła II. No niestety, i to też jest naszym celem, tego założenia, czyli Szlaku Kultury Ludowej Suwalskiego Pogranicza, żeby te zabytki, które i te osoby, które bądź uległy degradacji, bądź zostały zapomniane, żeby o tym myśl
zasady i powiedzenia o zasadzie zapomnienia, żeby przywrócić do stanu świetności. Dziękuję wszystkim tu obecnym, którzy przyczyniają się i przyczynią do realizacji naszego programu. Dziękuję bardzo. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Pan dyrektor Tomasz Chuszcza jeszcze przekaże też skromne prezenty naszym gościom. I ja, zanim zakończymy spotkanie, zapraszam Państwa na kawę i herbatę. Chciałbym odzyskać książkę. Jeszcze nie dotarłem. Ale jest blisko. Proszę książkę miot. Jest dobry. Panie Tadeusz, widzę u Was. Tadeusz, proszę bardzo, to teraz to. Proszę Państwa, ja ponad jestem właśnie źle wychowany, ale trudno, muszę z tym żyć. To też. Proszę Państwa, kawa, jak mówiłem, ciasteczka za chwilę. Panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do oficjalnego zakończenia, chciałbym się z Państwem też podzielić taką krótką historią, ponieważ Pan Krzysztof przed momentem stwierdził albo opowiedział o tym, co łączy Pana Krzysztofa z Panem Izbickim, a ja chciałem Państwu powiedzieć, co mnie łączy z Panią Alicją Dostańską. Otóż w minionym roku zadzwonił do mnie mój kuzyn, który mówi, że spotyka się z Panią Alicją. Panią Alicją, szacowną bardzo osobą, niezwykle zasłużoną dla Suwalszczyzny, związaną również z rodziną Puszków. Czyli określił, że spotyka się z ciocią i chciałby, żebyśmy się po prostu poznali. Mamy dużo rodziny, w związku z tym już nie dociekałem, jak tam, prawda, oczywiście umówiliśmy się na spotkanie, do którego doszło. I to jest to jedno z tych spotkań, które bardzo długo zapadają w pamięć. Właśnie to spotkanie z Panią Alicją. Rozmawialiśmy, mieliśmy niewiele czasu, ale ostatecznie wyszła z tego dobra godzina, a nawet jeszcze więcej. Pani Alicja opowiedziała mi historię i między innymi doszliśmy do tego momentu, dlaczego tu jesteśmy spokrewnieni. Otóż jeden z przodków, tak, Pani Alicji, pojął za żonę Chuszczównę, czyli z rodziny Chuszczów. No i to dało nam takie upoważnienie, czy też delegację, żeby określić nasze rody jako dość mocno związane. Bardzo blisko, ale łączy nas o wiele więcej. Łączy nas miłość do Suwalszczyzny, wrażliwość na przyrodę i wiele, wiele innych jeszcze elementów. Proszę Państwa, w tym wystąpieniu Pani Alicji nie z należytą mocą wybrzmiały pewne niezwykle istotne dla miejsca, w którym się znajdujemy, fakty. Otóż po II wojnie światowej zespół pokameduński łącznie z Kościołem przedstawiał bardzo smutny obraz i to właśnie pewne spostrzeżenia, doniesienia, opisy Pani Alicji wskazywały, że warto ten obiekt odbudowywać, że warto w ten obiekt zainwestować. Gdzieś tam w centralnych urzędach podejmowano takie, a nie inne decyzje, które skończyły się jednak rewitalizacją. To jest informacja, która pochodzi z pewnego źródła, otóż stojący tutaj Maciej Ambroziewicz, jak gdyby naświetlił mi ten bardzo szeroki kontekst zasług Pani Alicji. To między innymi dlatego dzisiaj mamy ten ogromne szczęście i zaszczyt, ażeby Panią Alicję i Pana Tadeusza gościć, ażeby móc w tym miejscu uhonorować. Myśmy już podjęli zobowiązanie. Tutaj poproszę księdza proboszcza, którego również ze swojej strony bardzo, bardzo serdecznie witam. Zobowiązanie, że na tyle, na ile będziemy mogli, to pokażemy Pani Alicji, jak klasztor wygląda dzisiaj. Bo wygląda imponująco, ale też nie chcę tutaj narzucać spojrzenia Pani Alicji, ponieważ mamy do czynienia z fachowcem, który oceni właśnie fachowym okiem to, co udało się odtworzyć, odrestaurować. A udało się dzięki staraniom ludzi, mam tutaj na myśli księdza proboszcza, któremu te wigry leżą głęboko, głęboko na sercu. Wracając do jeszcze, także bardzo dziękujemy Pani Alicji. Jeszcze raz. Naprawdę jestem bardzo zaszczycona, dziękuję bardzo. Mogę wyrazić moją wdzięczność. Bardzo dziękuję.
Kraina kwiecistych urodzin. No to pozycja, która po przeczytaniu każdemu też długo w pamięci i w sercu pozostaje. Pomimo tego, że tutaj się urodziłem i w tych urodzach spędziłem całe swoje dzieciństwo i jeszcze więcej, to czytając tę książkę trochę inaczej zacząłem patrzeć na to, co nas otacza, co nam się wydaje takie oczywiste, takie banalne, takie swojskie. Ogromna wrażliwość, ogromna też umiejętność postrzegania tego, co przyszło nam mieć wokół siebie. Także również bardzo dziękuję. Dziękuję, bo wszystkie laury spadają tutaj poniekąd na mnie, a tutaj jednak chciałbym wspomnieć o tym, że na sali są osoby bezpośrednio proste i prowadzące Kazimierza i Jan Pieczę. Także Jolu, Łukasz się, Bożenko, tak samo. Czyli jesteśmy jedną wielką rodziną, no jakby na to nie patrzeć, proszę Państwa. To jest tak miłe. Bardzo dziękujemy. Także dochodzimy już do końca naszego spotkania. Dziękuję. Razem z panem prezesem pozwolimy sobie wręczyć drobne upominki, które będą nawiązywały do najszerszego spotkania. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze spocząć.